Cześć, z tej strony Martyna i Gosia, witajcie na kanale Amoreo TV. Kłaniamy się nisko i przechodzimy z bardzo ciekawym tematem, to znaczy z sukniami ślubnymi dla panien młodych, które nie chcą koniecznie wydawać aż tak dużo pieniędzy. Przygotowałyśmy zatem dla Was propozycje, które zmieszczą się w fantastycznym budżecie 500 zł. Zatem intro i ruszamy! Ja się tutaj tak pięknie wynurzę zza tego pokrowca. Tak jest. I mamy pokrowiec, ale bardziej nas interesuje jego zawartość. Otóż jeśli chodzi o zawartość, to suknia w stylu boho, za którą zapłaciłyśmy nie więcej niż 420 zł razem z przesyłką ze wszystkimi kodami rabatowymi. Także jesteśmy ciekawe, co nas tutaj czeka w środku. I oto ona! I pyk, i jest. Pierwsze wrażenie jak dla mnie jest nawet bardzo okej. Porównując jeszcze poprzednie suknie, które mieliśmy z AliExpress, zapraszamy Was oczywiście do tego, abyście zobaczyli ten odcinek. Gdzieś tu pojawiłam się odnośnik. To jeśli chodzi o wykonanie, to ta koronka nie wygląda źle. Natomiast ja mam troszeczkę obawy co do całej jakby tutaj konstrukcji, bo ta druga warstwa niekoronkowa jest taka bardzo przezroczysta i boję się tego, że to będzie później widać. Mnie natomiast zastanawia inny fakt, to znaczy nie kwestia wygody, nie kwestia przezroczystości, ale tego, czy pannie młodej nie będzie za zimno bądź za gorąco. To znaczy, jaka jest jakość wykonania, to można stwierdzić tylko już przy ciele. Bardzo ważna rzecz, jakby ta sukienka ma konkretnie dwa rodzaje materiałów. Pierwszy to jest taki koronkowy, a ten drugi jest taki bardziej halkowy, muślinowy. Co ciekawe, na co jeszcze nie zwróciłyśmy uwagę, to na pięknie wycięte plecy w takim romantycznym stylu boho. Ciekawa jestem, jak to będzie wtedy się miało z dopasowaniem do figury, ale za chwilę to sprawdzimy, bo zarówno ja, jak i Gosia mamy troszeczkę inne sylwetki i ciekawa jestem, jak ona będzie się wtedy na nas układać. No właśnie, bo mamy tutaj ze względu na różnicę swoich figur nieco inną perspektywę, więc na pewno ciekawie będzie sprawdzić, jak układać się będzie na innych ciałach. Mierzymy! Mam dwa słowa na podsumowanie tego, co poczułam, kiedy założyłam to i zobaczyłam siebie w lustrze. Nie wiem. Sprawa jest taka, że ja się w tym czuję po prostu jakbym chodziła w jakieś firanie. Bo to jest tylko taka halka, która jest pod spodem, więc jeśli chciałabym skakać, bawić się albo prowadzić pociąg na weselu, no to po prostu nie mam komfortu, wiesz. I no, te rękawki to chyba jednak nie mój styl, aczkolwiek no jestem totalnie... Ale plecy wyglądają pięknie. Zakochana w plecach. Plecy wyglądają pięknie, tak. No. Przy tak wyciętych plecach można by zdecydować się na naszyjnik, który jest zakładany w drugą stronę, czyli naszyjnik właśnie na plecy. Coraz bardziej popularne rozwiązanie zresztą. To teraz opcja numer dwa. Czyli taka sukienka bardziej w stylu glamour, zdecydowanie inny styl, zdecydowanie inna opcja. Mhm. Cena tej sukienki wtedy to było 399 zł, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo w porządku jak na sukienkę. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to czuję, to znaczy czuję ogromny plus. Usztywnione miseczki w sukni. Wydaje mi się, że będzie to szczególnie znaczące dla panien młodych, które są posiadaczkami większego biustu. I zobacz, wbrew pozorom bardzo dopasowany gdzieś tam do naszej karnacji ta siateczka pomiędzy naszymi uroczymi melonikami. Na dole nie ma tutaj jakiegokolwiek wykończenia, stąd widzimy wystające pojedyncze cekiny poza brzeg. Ważne też jest to, że jest to sukienka o kroju bardziej takim rybkowym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czy to nie będzie tak, że tutaj będzie za luźno, tu troszeczkę za obciśle. No jestem ciekawa, jak to będzie w ostatecznym rachunku wyglądało. No dobrze to wygląda. Przez to, że ani dekolt, ani plecy nie są przesadzone w jedną, ani drugą stronę, to wygląda to bardzo harmonijnie, bardzo z klasą, tym bardziej, że sama sukienka już w sobie jest dosyć strojna. Podoba mi się to, jak układa się z tyłu, podoba mi się to, jak generalnie opina całą sylwetkę.
Mhm. No ja na pewno musiałabym ją troszeczkę skrócić. Tak. Ale to ze względu na ale no właśnie ja jedyne co mam takie obawy właśnie zawsze przy kroju rybki, czy jak się ją troszeczkę skróci, czy ona nie straci na tym uroku, jakby wiesz, tutaj, nie? Więc generalnie, mimo że nasza różnica we wzroście jest dosyć duża, to widać, że jest to suknia szyta typowo do wysokich obcasów. Jeśli chodzi o jakość, jak mam też porównanie chociażby sukienek z AliExpress, ta jest naprawdę, po pierwsze, bardzo przyjemna. Podoba mi się to, jak wygląda z tyłu, bo jest to bardzo takie wdzięczne. Po drugie, ma usztywniane miseczki, których nie widać, w przeciwieństwie do tych niektórych sukienek, powiedzmy, z AliExpress. Mhm. Podoba mi się to, jak zebrany jest mój dosyć duży biust. I jeszcze, kiedy doda się do tego, wiecie, przepiękny makijaż, fryzurę i wszelkiego rodzaju dodatki, to naprawdę można wyglądać i poczuć się jak milion dolców. Jak dla mnie sukienka warta ceny i nawet za te 400 zł z miłą chęcią bym ją ubrała na swój ślub. Tak jest.